To dzieci mają głos! Sami opowiadamy o książkach. I nie tylko. Dzień dobry. Dzisiaj Natalia opowie o grze planszowej pod tytułem Na barana, wydawca Egmont. Cześć. Cześć. Na czym polega ta gra? Na tym, żeby zdjąć z drzewa piłkę, samolot, latawiec i jeszcze balon. Tak, jest taka makieta trójwymiarowa drzewa. A są takie 3-4 części ogródka. Na każdej części jest jakaś rzecz. I trzeba takim kółeczkiem zakręcić, żeby przesunąć ludzi na dowolne miejsce ogródka. To wtedy można przesuwać jeden ludek do jednej części ogródka. Chodzi o to, żeby wchodzić sobie na barana, żeby postaci wchodziły sobie na barana i ściągały z drzewa te przedmioty. Tak. Czy ta gra jest ciekawa? Jest ciekawa, uczy... A czego uczy? Współpracy ze sobą. Czyli jak to jest? Bo rozumiem, jedna osoba tutaj nie wygrywa. Nie, tutaj wygrywa cała rodzina. Czyli rodzinna gra. Tak. Nie walczy się ze sobą, tylko się współpracy uczy. No i to jest właśnie ciekawe. Tak. Jest krótka rozgrywka, bo jak ktoś rzuci, zakręci już, to wtedy się przesuwa na tęczy słońce, a jak już nie masz pól, to wtedy jest noc i jest za późno. Jest koniec rozgrywki, tak, rozgrywka jest krótka, 10 minut, 15. Przesuwamy słoneczkiem po każdym ruchu. Jeżeli słoneczko zajdzie, wtedy koniec rozgrywki. Tyle, ile udało się zebrać przedmiotów z drzewa, tyle się udało. Można jeszcze rozwijać grę. Wtedy trzeba zwierzątko odprowadzić do swoich domów. Jest to trudna rozgrywka? Nie, łatwa, ale jest taka średnia. No jest trudniejsza na pewno niż zbieranie rzeczy z drzewa. Tak. Jest kilka opcji, wariantów gry. Można dowolnie sobie zmieniać te warianty w zależności od potrzeb. Od tego, czy gramy mniejszą liczbą zawodników, czy gramy całą rodziną, tak? Aha. Można poruszać planszę dookoła. Makieta drzewa mi się podobała. Jest bardzo kolorowa. Fajna tęcza. Tak. Fajne słońce i wszystko jest fajne. Graficznie jest świetnie dopracowana. Natomiast rozgrywka mogłaby być trochę dłuższa, nie myślisz? Tak. Dlatego jest to gra 3+, dla mniejszych dzieciaków, żeby one się nie znudziły tą grą. Tak. Mojemu braciszkowi się bardzo podobała. A czy udało wam się zebrać wszystkie przedmioty z drzewa? Jeszcze nie. Będziemy próbować do skutku. Super. Myślę, że to jest super gra dla dzieciaków. Jest super. Można powiedzieć, że to jest taka błyskawiczna gra. Tak. Gra się w nią szybko, ale jest dużo śmiechu. Jasne. No i fajne jest to, że nie ma takiej rywalizacji, tylko jest wręcz przeciwnie. Współpraca, która wiele wnosi, bo trzeba dobrze pokombinować, żeby pościągać z drzewa te przedmioty. Tak. Bym poleciła tę grę, bo jest kolorowa i śmieszna. Dziękuję. Proszę.